Nauka w szkolnej ławce tylko z książek bardzo często nie jest atrakcyjna dla dzieci i starszych uczniów. Warto ją więc poznawać poprzez zabawę i doświadczenie, zwłaszcza tak trudne przedmioty, jakimi są fizyka czy chemia. Dlatego w szkole podstawowej nr 1 zorganizowany został pierwszy powiatowy festiwal nauki. Chcieliśmy tutaj właśnie pokazać, w jaki sposób możemy fajnie się bawić, wykorzystując różne pomysły na doświadczenia, kreatywność dzieci oraz między sobą wymienić takie doświadczenia na ciekawe lekcje w naszych szkołach. Przy stolikach w sali gimnastycznej uczniowie prezentowali różne doświadczenia. Niepotrzebne były skomplikowane składniki, ale przede wszystkim to, co można znaleźć w każdej kuchni. Była ciecz nieniutonowska, wykonana z mąki ziemniaczanej lub kukurydzianej, wody i barwnika. Jeżeli przyłożymy na nią duże siły, zachowa się jak ciało stałe. Ale jeżeli damy na nią małą siłę, to zachowa się jak normalna ciecz. Możemy ją kruszyć. Jeżeli damy duże siły, to my ją możemy normalnie kruszyć. Spływa. Był również prosty silnik składający się z baterii, kilku przewodów i magnesu. Silnik będzie się kręcił dzięki polu magnetycznemu, które dają nam magnesy, i dzięki podłączeniu baterii do miedzianych drucików. Było też doświadczenie z wodą, ołówkami i plastikowym woreczkiem. W momencie wbicia ołówka w woreczek, polietylen zaciska się wokół niego, wówczas ołówek staje się nową ścianą worka. Najmłodsi chcą poznawać świat w ten sposób, za pomocą doświadczenia. Ich zainteresowanie światem fizyki i chemii jest wtedy ogromne. Niektórych trudno było wręcz oderwać od cieczy nieniutonowskiej. Dodatkowo dla uczniów przygotowano escape room. Tym razem był to matematyczny pokój zagadek. Uczniowie wraz z opiekunem są zamykani w pokoju, w którym jest pełno zagadek. Mają do rozwiązania zadania matematyczne, których wyniki dają kody do otwarcia kolejnych kłódek. Ostatnia kłódka daje wskazówkę do znalezienia klucza, dzięki któremu wydostają się z pokoju. Mają na to pół godziny. Na razie jest dopiero druga grupa. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Dla uczestników imprezy przygotowany został tort. Prawdopodobnie powiatowy festiwal nauki w szkole podstawowej nr 1 stanie się imprezą cykliczną.